po kilkunastu tygodniach czas spotkać się z Sylwią. Czy jej wstydliwy problem choć trochę się zmniejszył? Dzień dobry bardzo. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Przyszłam na wizytę kontrolną do doktora Mirackiego. Zapraszam, zaprowadzę do gabinetu. Proszę za mną. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Witam. Jestem po rozmowie z ginekologiem. Wiem, że miała pani dwa zabiegi już zrobione. No i chciałbym posłuchać, jak to w pani oczach w tej chwili wygląda. Cudownie, po prostu panie doktorze, tak się moje życie zmieniło, to jest po prostu nie do opisania. To było tak, że ja wyszłam z kliniki i jak zbiegałam po schodach, to o, nic mi nie leci. I tu już mi się spełniło wręcz tak marzenie. Podbiegam do autobusu i nic się nie dzieje. Znowiłam treningi na Krav Madze, zakupy. Teraz mogę wziąć dwie torby, a nie jedną i po prostu trzymałam w ręce i szybko, szybko, bo inaczej byłaby bieda po prostu. Cudownie jest się poczuć sprzed 20 lat i mieć w głowie, żeby dobrze się bawić w swoim życiu, a nie myśleć, ojej, muszę do ubikacji, ojej, gdzie jest ubikacja i szukać tej ubikacji, to jest cudowne. To się zaliczało do mojego spełnienia marzenia, które się spełniło. Bardzo panu dziękuję, bardzo. Super, cieszy mnie to, co pani mówi. Mam nadzieję, że też dobrze się pani współpracowało z panem doktorem. Ojej, bo wiem, że on zawsze taką, no, takim ciepłem otacza pacjentki. Pan doktor umie tak podejść fajnie, cudowny człowiek, także naprawdę cudowną ma pan tutaj ekipę, panie doktorze, gratuluję. Miło mi to słyszeć. Cieszę się, kiedy moje pacjentki również w tych takich stricte medycznych wskazaniach otrzymują od nas pomoc. Jest to zbieżne z moim nastawieniem do zawodu lekarza. To fajnie, że mogę tutaj zarówno upiększać, ale też i naprawdę leczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. W każdym wieku warto sobie pomagać. Przede wszystkim pomagać.